Hejka kochani, witajcie na kanale. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 5 najwspanialszych, najbardziej takich wypasionych wycieczkowców, które w tej chwili pływają po świecie. Jak lubicie tego typu tematy, no i oczywiście nie możecie się już doczekać wakacji, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę i zaczynamy. Na 5 miejscu znajduje się wspaniały wycieczkowiec Symphony of the Seas. Jednostka ta powstawała przez 36 miesięcy, a w jej budowę zaangażowanych było aż ponad 4000 osób. Statek ten ma 362 metry długości, 66 szerokości, 70 wysokości i 9 metrów zanurzenia. Jego budowa rozpoczęła się w październiku w 2015 roku. To czwarty statek klasy Oasis, czyli operatora Royal Caribbean. Siostrzana jednostka, czyli Harmony of the Seas, została zbudowana w 2016 roku. Jest jednak troszeczkę mniejsza. Symphony of the Seas pływa pod bahamską banderą. Na pokład wycieczkowiec zabiera 5402 pasażerów oraz załogę, uwaga, w której jest wliczone aż 2115 osób. Na pokładzie statku pasażerowie z pewnością nie będą się nudzić, bo przygotowano dla nich wiele atrakcji. To m.in. 7 wyjątkowych stref rozrywki i 10-piętrowa zjeżdżalnia na morzu. Dodatkowo akwapark dla dzieci, zakręcone zjeżdżalnie wodne, Bionic Bar, w którym to barman jest robotem. Możecie sobie wybrać totalnie dowolnego drinka, którego chcielibyście otrzymać. Możecie wybierać albo z pakietu już takich gotowych drinków polecanych na miejscu, lub też po prostu wymyślić własnego, którego ten robot Wam przygotuje. No i nie potrzeba tam wtedy żadnego barmana. Jest to już mega nowoczesne podejście. I trzeba powiedzieć, że rzeczywiście robi wrażenie, jak się patrzy na ten bar. Ale to nie wszystko, bo oprócz tego wyjątkowego baru jest też symulator dla fanów surfingu, olbrzymie ścianki wspinaczkowe, kolejka tyrolska, lodowisko, boisko do koszykówki. No i praktycznie wszystko, co sobie możecie wymarzyć. Wiadomo, są baseny, jacuzzi, spa, kino 3D, kasyno, w tym również pokój VIP, no i znacznie więcej. Jeśli jesteście ciekawi, ile kosztowała w ogóle budowa tego wycieczkowca, to już Wam mówię. Cena jest zawrotna, bo prawie 1,5 biliona euro. Na miejscu czwartym znajduje się Royal Caribbean, czyli jedna z największych linii kruzowych na świecie. Oasis, czyli statek wycieczkowy, który znajduje się właśnie na czwartym miejscu, dołączył do dwóch największych wycieczkowców na świecie, pływających we flocie Royal Caribbean, czyli Oasis of the Seas oraz Allure of the Seas. On również ma 350 metrów długości, a na pokład zabierze do około 5,5 tysiąca pasażerów, a załoga będzie liczyć niemal 2400 osób. Tutaj wiele też się mówi o nowej klasie Quantum, która się pojawiła, czyli właśnie statek Quantum of the Seas swoją długością ma niemal dorównywać klasie Oasis. Liniowiec ten będzie miał 348 metrów długości, aż 16 pokładów, na które zabierze niemal 5000 pasażerów, którzy pomieszczą się w ponad 2000 apartamentach i kabinach. 373 kabiny wewnętrzne będą wyposażone w system Virtual Balcony. Dzięki plazmowym ścianom będzie wtedy widok na to, co się dzieje na zewnątrz. No i do wyboru będą różne możliwości. Pasażerowie, którzy wykupią właśnie kabiny z tą opcją, będą mieli do wyboru przykładowo oglądać wieczorami zachód słońca, albo wschód słońca będzie widok bezpośrednio na wodę, lub też jakiś wybrany wzór, będzie można naprawdę tam sobie wszystko dopasować, także jest to taka naprawdę innowacyjna już metoda na to, aby skusić pasażerów do tego, aby wybrali sobie jeszcze lepszą kabinę właśnie z takimi możliwościami. Lecimy dalej, na miejscu trzecim znajduje się statek Norwegian Gateway, czyli jest to jedna z takich najmłodszych i najnowocześniejszych jednostek tej ofercie. Dlaczego? Pozostał on zaprojektowany z imponującym rozmachem, zauważalnym także w bogatej ofercie rozrywkowej, kulinarnej, sportowej, no i rekreacyjnej. Na jego pokładzie nie ma miejsca na rozwiązania połowiczne. Każda atrakcja, czy to w teatrze, w restauracji, czy w aquaparku, pomyślana została w taki sposób, by dostarczyć ekstremalnych wrażeń i emocji. Na pokładzie znajduje się ponad 2000 kabin i apartamentów, zdolnych pomieścić niespełna 4000 pasażerów. Niemal 30 różnych restauracji oferujących smaki z całego świata z pewnością zdoła zadowolić nawet najbardziej wybrednych smakoszy. Koncerty, imprezy taneczne, występy kabaretów i komików oraz wybitne przedstawienia rodem z Broadwayu gwarantują świetną zabawę, a park linowy i wodny podwyższony poziom adrenaliny.
Jak sami widzicie, znajdą się tu atrakcje dostosowane totalnie dla każdego. Obok tradycyjnego podziału na kabiny wewnętrzne, zewnętrzne, kabiny z balkonem i apartamenty, amerykański operator wprowadził dodatkowe typy. Jest też możliwość kabiny spa, haven i family. Kabiny i mini apartamenty spa oferują łatwy dostęp do centrum wypoczynkowego i centrum fitness oraz bezpłatny wstęp do term. Tak, termy też tam się znajdują. Apartamenty Haven dedykowane są osobom, które podczas rejsu pragną przede wszystkim prywatności, luksusowego otoczenia i nienagannej obsługi dostępnej przez całą dobę. Natomiast kategoria Family stworzona z kolei została typowo dla rodzin. Są tam dodatkowe sypialnie, szafy i łazienki, które idealnie nadadzą się dla rodziców podróżujących z dziećmi. To teraz idziemy jeszcze dalej, bo jesteśmy już przy podium, czas na miejsce drugie, a jest to jeden znowu z większych statków w ogóle w historii. I jest to statek, który nazywa się Meraviglia. Statek ten jest wart praktycznie 19 miliardów dolarów, a budowany był przez około 3 lata. Może on pomieścić do 5714 pasażerów. No i jest czwartym co do wielkości statkiem wycieczkowym, jaki kiedykolwiek zbudowano. Mniejszym niż trzy statki klasy Oasis, które Royal Caribbean odsłania od 2009 roku. Jeśli chodzi o takie ciekawe atrakcje, które oferuje, to wiadomo. No jest tam też specjalny aquapark, ale przede wszystkim jest też park rozrywki z symulatorami samochodów wyścigowych. Jest to symulator też lotu, kino 4D i pełnowymiarowa kręgielnia, a także wewnętrzna promenada, która jest pokryta największą kopułą LED na morzu. Do dyspozycji gości jest także basen rufowy, który zamienia się nocą w strefę taneczną. Specjalny salon na rodzinne zajęcia oraz ekskluzywne pokazy Cirque du Soleil, wykonywane w urządzonym na zamówienie lokalu rozrywkowym. Statek ma też 12 różnych lokali gastronomicznych, jest to m.in. bar sushi, a także amerykańska restauracja Steakhouse i filia włoskiej sieci Italy. Statek ten jest zaprojektowany dla międzynarodowej publiczności, w tym mieszkańców Ameryki Północnej. Jest też pierwszym statkiem w nowej klasie Meraviglia, która obejmuje wiele statków, które stanowią rdzeń ambitnych planów ekspansji. Ciekawi pewnie jesteście, co się znajduje na miejscu pierwszym. A jest to specjalny wycieczkowiec, który jest nazywany Anthem of the Seas, który należy do klasy Quantum of the Seas, o której już Wam co nieco wspomniałam. Jest to właśnie grupa statków, gdzie armator zastosował najnowocześniejsze rozwiązania. Na pokładzie statku znajdują się miejsca przeznaczone do wypoczynku, jak i atrakcje, które dostarczą naprawdę sporej dawki adrenaliny. Wystrój statku jest bardzo gustowny, a pokłady podzielone są tematycznie. Jeśli chodzi o kabiny, to jest tam 16 pokładów pasażerskich, na 8 z nich znajdują się kabiny z balkonem. Podobnie jak na statkach Celebrity Soldiers Class, szalupy ratunkowe są w taki sposób umieszczone na statku, że nie będą widoczne z kabin usytuowanych bezpośrednio nad nimi. Łącznie na statku znajduje się ponad 2000 kabin. 34 kabiny są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych, 28 z kolei dla osób podróżujących w pojedynkę, a w kabinach wewnętrznych zostały umieszczone wysokie ekrany w systemie High Definition. Są to tak zwane właśnie wirtualne balkony, o których też już Wam wspominałam. Jeśli chodzi o rozrywkę, to wiadomo, nie będziecie się nudzić, jeśli wybierzecie taką formę spędzenia na przykład wakacji. Podobnie jak w klasie Freedom oraz Oasis, na pokładzie 15 znajduje się Sports Card z symulatorem surfingu oraz przede wszystkim słynną gigantyczną ścianką wspinaczkową. Nowością na statku Anthem of the Seas jest Ripcord by eFly, czyli komora do nauki latania. Atrakcja ta jest bezpłatna. Płatne są tylko i wyłącznie zdjęcia pamiątkowe. Kolejną atrakcją jest też kapsuła umieszczona w przedniej części statku. Kapsuła ta jest obudowana dookoła szkłem, mieści maksymalnie 14 osób i może się wysunąć poza krawędź statku aż do prawie 100 metrów. Przygoda ta jest również bezpłatna, za wyjątkiem wschodów, zachodów słońca oraz dla prywatnych gości, bo w tym wypadku takie atrakcje są rezerwowane z góry. Anthem of the Seas jest również pierwszym statkiem, na którym został wybudowany basen ze sztuczną falą. A na pokładzie 14 znajduje się odkryty kompleks basenowy z ogromnym ekranem, gdzie wyświetlane są filmy oraz relacje z życia na pokładzie. Jak wiadomo, na takim wycieczkowcu nie może zabraknąć również specjalnego teatru, no i kina 3D. Ale to nie koniec, jest również coś dla fanów sportu, bo w środkowej części statku na pokładzie 15 znajduje się pełnometrażowe, wielofunkcyjne boisko. Boisko służy przede wszystkim do gry w koszykówkę, ale także do jazdy na rolkach oraz jazdy samochodzikami Royal. Jest to idealne miejsce rozrywki dla całej rodziny.
Oprócz tego można tam zagrać w tenis stołowy, cymbergaja, czy przenieść się w świat gier w pokoju z konsolami Xbox. Kochani, to już wszystkie wycieczkowce, które dzisiaj chciałam Wam pokazać. Dawajcie znać koniecznie w komentarzach, który z nich zrobił na Was największe wrażenie i które atrakcje są najfajniejsze z tych, które właśnie proponują wszystkie wycieczkowce. Jak Wam się podobało, dawajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, no i do zobaczenia. Cześć!